Dzień dobry, dzisiaj w rozmowach TLT, Skan Darwich, nasz ekspert od sytuacji międzynarodowej. Mogę tak powiedzieć, bo przecież po ostatniej rozmowie, którą przeprowadziliśmy jakieś dwa miesiące temu, w połowie września, oglądalność rozmowy o sytuacji w Syrii, o sytuacji w ogóle na świecie, no, sięgnęła niebotycznych wyżyn i stała się bardzo popularna. To też wracamy po tych dwóch miesiącach, bo sytuacja zmieniła się diametralnie. Może takie pytanie na początek właśnie. Jak 13 listopada we Francji zmienił tę sytuację w Syrii? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwo. Mi się wydaje, w mojej ocenie zamachy terrorystyczne we Francji, w Paryżu 13 listopada tego roku zmieniły sposób myślenia krajów zachodnich w podejściu do konfliktu syryjskiego. Do tej pory mieliśmy sytuację taką, że kraj europejski, zachodni, w szczególności Francja, Hollande, stawiał warunek, że prezydent Assad, prezydent Syrii, musi odejść, żeby strony konfliktu siadały do stołu. Po zamachach w Paryżu w większości krajów europejskich, a w szczególności Francja, zmieniły zdanie i jednak ten Assad był do przyjęcia dla nich w czasie przejściowym, żeby rozmawiać z prezydentem Assadem. Tak, bo Francja z jednej strony walczyła przecież w Syrii z ISIS, z drugiej strony też w jakiś sposób zabiegała o to, żeby prezydent odszedł, prawda? Tak to wyglądało. Znaczy trzeba patrzeć, jakie konsekwencje zamachy w Paryżu przynosiły dla konfliktu syryjskiego. Otóż te kraje, głównie te kraje, które rozegrały czy rozegrywały ten konflikt w Syrii, zaczęły między sobą w miarę się dogadać i wszyscy doszli do wniosku, że muszą razem zwalczać ten terroryzm międzynarodowy, ten terroryzm przede wszystkim w postaci państwa islamskiego. I sposób rozwiązania i w jakim sposób rozwiązać konflikt syryjski, to już był ustalony w różnych spotkaniach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją i innymi krajami regionu. 13 listopada otwiera oczy, w jaki sposób dojść do porozumienia. Przychodzi dzień 24 listopada, czyli zestrzelenie rosyjskiego samolotu nad Syrią, która może powiedzieć niweczy ten układ. Panie redaktorze, zawsze wiemy z historii, że tragedia jednych jest szansą dla drugich. Niestety, ta wielka tragedia we Francji dla Francuzów, dla Europejczyków, dla wolnego świata miała swój element, bym powiedział, który przyspieszył sprawę syryjską. Do tej pory strony konfliktu nie mogły ze sobą się dogadać. Po zamachach na Francji to te strony konfliktu zaczęły siadać do stołu i rozwiązać konfliktu syryjskiego. I tu mam wrażenie, że zastrzelenia samolotu rosyjskiego przez siły tureckie to mogą przedłużyć ten konflikt syryjski. Jestem przekonany, że ten akt był dokonany z premedytacją przez siły tureckie, ponieważ mam wrażenie, że Turcy, jako rząd turecki z Erdoganem na czele, to była jedyna siła wojskowa czy siła regionalna, która ma dużo do powiedzenia w sprawie syryjskiej, była niezadowolona z sposobu rozwiązania konfliktów syryjskiego. Z tego układu, który wypracował się po 13 listopada po zamachach we Francji. Turcja jako jedyny kraj nie jest z tego zadowolona. Czy to rzeczywiście może być powód zestrzelenia tego samolotu? Powody są kilka, ale to w moim przekonaniu to jest jeden z tych powodów, dlaczego Turcja bez wahania zestrzeliła tego samolotu. I chcę powiedzieć, że w moim przekonaniu zrobiła to z premedytacją. Dlaczego? Ponieważ po tych ustaleniach międzynarodowych, że dojdzie do rozwiązania konfliktu syryjskiego, że prezydent Assad nie musi odejść, że powstanie rząd przejściowy,
które się składa i z opozycji, i ze strony rządzących, że prezydent Assad może być na swoim stanowisku przez 18 miesięcy, a następnie odbędą się wybory w Syrii w sposób wolny, pod nadzorem ONZ i siły międzynarodowe, żeby sami Syryjczycy decydowali o tym, kto ma rządzić Syrią. I mam wrażenie, że Turcja nie była zadowolona z tego typu rozwiązania, ponieważ to nie jest po jej myśli. Turcja od samego początku dążyła do tego, żeby za wszelką cenę ubalić prezydenta Assada, żeby pomagać te różne fronty w Syrii. Te fronty, trzeba jasno powiedzieć, że to są o podłożach islamskich. Czyli Turcja chciała zamontować w Syrii rząd całkowicie o podłożach islamskich, żeby odbudować swoją potęgę na Bliskim Wschodzie poprzez Syrię i pójście dalej w kierunku bliskiego, w kierunku Półwyspu Arabskiego. Właśnie o roli Turcji mówiliśmy także 2 miesiące temu. Wtedy więcej się mówiło o roli uchodźców. To był wtedy najgłówniejszy problem w Europie. Mówił Pan wówczas o tym, że Turcja jakby ilością wpuszczanych i niewpuszczanych uchodźców reguluje swoje interesy w Europie i próbuje w ten sposób taką kartą o to walczyć. A jak ta sytuacja się ma teraz? Bo rozumiem, że ten pakt, który stworzył się po 13 listopada, mógł w jakiś sposób spowodować zmniejszenie się uchodźców przez te 18 miesięcy przynajmniej. Natomiast, panie redaktorze, zanim odpowiem na to pytanie, również należy zwrócić uwagę, że Turcja od paru dni ostrzegała Rosjan, żeby nie ostrzeliwali pozycji Turkmenów w Syrii. I odgrażała się, że jeżeli Rosja będzie ostrzeliwała pozycję Turkmenów w Syrii, to można w sposób zdecydowany reagować. To może powiedzmy coś dla laików, których jest najwięcej. Turkmeni w Syrii to kolejna grupa, To są obywatele z Syrii pochodzenia tureckiego, którzy mieszkają od urodzenia w Syrii. I to jest grupa, która mieszka na północy zachodniej Syrii, przy granicy tureckiej. W ostatnich dniach Rosjanie zwiększyli bombardowanie ich pozycji, ponieważ większości tych Turkmenów należy albo do frontu Al-Nasra, który jest powiązany z Al-Kaidą, albo do frontu Al-Fateh, albo do frontu Al-Sham. I wszystkie te organizacje mają podłoże islamskie, a nawet niektóre z nich bardzo radykalne. Prezentują ten bardzo radykalny islam. I w tych ostatnich dniach Rosjanie zwiększyli naloty na ich pozycję i to się nie spodobało władze tureckiej, ponieważ władze tureckie za wszelką cenę chcieli zamontować siły, które byłyby pro-tureckie. Z ISIS się nie udało, ponieważ jak dobrze wiemy, praktycznie ISIS został spychnięty do środka od granicy tureckiej. Z frontem Al-Nasra praktycznie się nie udało, ponieważ też powiązali się z Al-Kaidą, a więc władze tureckie chciały szukać swojego oddziału, bym powiedział, która by reprezentowała ich interesy w Syrii. I Turkmani stanowili taką najlepszą grupą dla władzy tureckiej, żeby postawić na nich. Stąd właśnie przy tych informacjach, które się pojawiły, to Turkmeni mieli strzelać do pilotów tego zestrzelonego samolotu. Tak, i wszystko wskazuje na to. Dzisiaj czytałem wypowiedź Ordahana, prezydenta Turcji, który mówił, samolot rosyjski zbliżał się do naszych granic. Zbliżał się do naszych granic. Co to oznacza? Oznacza, że mógł być zostać zastrzelony kilometr w głąb Syrii, nawet 2-3 kilometry. Samolot rosyjski prawdopodobnie wówczas ostrzeliwał pozycję Turkmenów w Syrii i wtedy padła decyzja, żeby zastrzelić samolot rosyjski. I też dowodem na to jest, że samolot spadł w Syrii jednak, nie w Turcji. Piloci
Piloci zostali również na terytorium Syrii. Jeden został zamordowany przez Turkmenów czy inne grupy terrorystyczne. Ja uważam, że to jest skandal międzynarodowy, ponieważ nie można w taki sposób dokonać egzekucji na pilotach czy na pilotu, który przeżył prawdopodobnie. Drugi pilot, dzisiaj czytałem w informacjach, które płynęły z Bliskiego Wschodu, że jeden pilot przeżył i jest w rękach władzy syryjskiej. Więc jak ta sytuacja może teraz wyglądać dalej? No bo trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja zrezygnowała z jakiegokolwiek rewanżu. Ja jestem przekonany, że Rosjanie nie będą dążyć do konfrontacji bezpośredniej. Czyli na zasadzie, że będziemy uderzać na Turcję. Czy to nie zwiększą się naloty na Turkmenów właśnie na przykład? Właśnie do tego zmierzam, że Rosjanie mają trzy możliwości, żeby odegrać tą sytuację międzynarodową, tą trudną sytuację międzynarodową. Po pierwsze, to jest atak bezpośredni na Turcję, a to jest mało prawdopodobne. Dlaczego? Ponieważ Turcja jest członkiem NATO, a artykuł 5 traktatu NATO mówi o tym, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czyli jeżeli którykolwiek z krajów natowskich zostanie zaatakowany, to oznacza, to jest atak na wszystkie kraje natowskie, między innymi na Polskę. Dlatego uważam, że Rosjanie będą tego unikać. Rosjanie prawdopodobnie pójdą w kierunku, żeby zwiększyć swoją obecność w Syrii, zwiększyć naloty na pozycjach opozycji syryjskiej, między innymi na pozycje Turkmenów, które są, czy ta opozycja, która jest powiązana z rządem tureckim, która jest dotowana i sprzętem, i finansami, finansowo przez rząd turecki, czyli zwiększę naloty na te obszary i zwiększę swoją obecność w Syrii, żeby pokazać Turcji, że jednak Syria, jednak Bashar al-Assad nie upadnie, ponieważ tu jesteśmy, tu pilnujemy swoje interesy. No właśnie, swoich interesów, bo dla niektórych być może obecność wojsk rosyjskich w Syrii byłoby jakąś niespodzianką, ale dla pana oczywiście nie jest, bo z tego co pamiętamy, no to Rosja jest obecna od kilkudziesięciu lat, czy jako Związek Radziecki. Czyli rzeczywiście pilnuje tam swoich interesów, stąd też dodatkowy aspekt tego konfliktu, prawda? Oczywiście bazy rosyjskie istnieją od kilkudziesięciu lat w Syrii, na wybrzeżu syryjskim w Tartus. To Rosjanie od czasów Związku Radzieckiego stacjonują w Syrii. Natomiast jeszcze jeden element, w jakim sposób Rosjanie mogą rozegrać tą wojnę lub dokonać aktu odwetowego na Turcję, i to jest też bardzo prawdopodobne, Turcja zacznie rozsadzić, przepraszam, Rosjanie zaczną rozsadzić Turcję od środka. Jest to do zrobienia poprzez wykorzystywanie różnych grup etnicznych w Turcji. Przede wszystkim tu mam na myśli Partia Pracująca Kurdystanu, a przecież Partia Pracująca Kurdystanu ideologicznie jest bardzo bliska do Rosji. Mogą wykorzystać i dostarczyć do nich broń, umożliwić im dostęp do nowoczesnego uzbrojenia. To spowoduje, że pewnego dnia być może, że będziemy świadkami, że rozłamu w Turcji, że oddziały kurdyjskie PKK, czyli Partia Pracująca Kurdystanu, zestrzeliła na przykład samolot turecki, bo będą mieli możliwość techniczną, w jakiś sposób mogą dostać od Rosji lub nabyć w innym sposób za przyzwoleniem Rosji. I to będzie taka forma odwetowa, nie bezpośrednia, tak. Natomiast pośrednia. Pośrednie też, o ile mi wiadomo, to Rosjanie chcą nawiązać kontakt z Kurdami syryjskimi. Już chcą otwierać dla nich biuro w Moskwie, żeby mieć stały kontakt z nimi, a dobrze wiemy, że Kurdowie w Syrii to są, bym powiedział, nie są przychylni władzy tureckiej. Ani Turcja nie przepada za Kurdami syryjskimi,
i robi wszystko, żeby ich ograniczyć, ani Kurdowie z Syrii nie przepadają za władzami tureckimi. Wracając do tematów uchodźców, nie wiem, bo tu pan redaktor mi zadał co z uchodźcami. Ja jestem przekonany, że temat uchodźców to jest karta przetargowa w rękach prezydenta Turcji Erdoğana, ponieważ kiedy prezydent Turcji chce uzyskać ustępstwa czy jakieś korzyści finansowe od Unii Europejskiej, to otwiera... To przyjmuje uchodźców więcej, tak? To otwiera swoje granice dla uchodźców, żeby wyemigrowali do Europy. Tak naprawdę większości uchodźców, którzy są w Europie, to przyjechali przez Turcję. Czyli Turcja w momencie, kiedy pozwala, żeby siadali do statków i płynęli w stronę Grecji, to jest za przyzwolenie rządu tureckiego i śmiem powiedzieć, że sam rząd turecki ich ładuje na te statki, żeby wysyłać ich do Europy, żeby była karta przetargowa dla prezydenta Erdoğana, żeby naciskać na instytucje Unii Europejskiej, żeby uzyskać w zamian coś. I wszystko wskazuje na to, że ta polityka jest skuteczna, bowiem już mamy deklarację od Unii Europejskiej, że Unia Europejska chce finansować, czy dofinansować do 3 miliardów euro w tym roku dla uchodźców w Turcji. Czyli w jaki sposób ta polityka turecka okazuje się skuteczna? Ale proszę powiedzieć, czy jest szansa do powrotu do tego modelu wypracowanego po zamachach we Francji? Czy rzeczywiście uda się w Syrii przynajmniej zawiesić te działania wojenne? Wszystko to jest możliwe, jeżeli konflikt nie będzie rozrastał się, jeżeli nie będzie eskalacji konfliktu przez Rosję. Natomiast jeżeli dojdzie do eskalacji konfliktu przez Rosję, to może być znowu te strony konfliktu popatrzą nieufni do siebie. Mam na myśli tutaj Amerykanie i kraje zachodnie i Rosję, bowiem w ostatnich dniach po zamachach we Francji jednak stanowisko Hollande i stanowisko Putina już się zbliżyły do siebie w sprawie walki z Państwem Islamskim czy z grupami terrorystycznymi, radykalnymi na Bliskim Wschodzie. Jeżeli Europa dobrze zrozumie, jak to jest wszystko rozegrane i kto w tym ma wszystkim interes, kto dążył do tego, żeby w Syrii nie był spokoju, to jestem przekonany, że w sumie, summa summarum dojdzie do tego, że jednak będziemy świadkami w najbliższym czasie, że ten konflikt syryjski w jakimś miarze, stopniowo, ale będzie rozwiązany. Ale można powiedzieć, że jednak karta przetargowa teraz, właściwie te dwie główne karty, są w rękach Rosjan i Turków. Tak, ja myślę, że jest w rękach Turków, Rosjan i Ameryki, bo to będzie zależało od tego, czy NATO murem będzie stać za Turcją i będą agresywny, medialny, agresywny, będą atakować Rosję, to wtedy może prowokować Rosję do pewnych czynności wojennych, a to będzie z fatalnym skutkiem dla całego świata. Czy jednak NATO dojdzie, czy dąży do tego uspokajania sytuacji? Wszystko wskazuje na to, że NATO dąży do tego, żeby uspokoić sytuację, żeby jednak powiedzieć, że to był incydent. Nie idziemy w kierunku eskalacji konfliktu i w tym całej rozgrywce mam wrażenie, że Turcja przegrała tą bitwę. Już Turcja przegrała tą bitwę, zwiększyła wrogość do Rosji. To spowoduje, że Rosja już ma determinację za wszelką cenę bycia w Syrii. To też zwiększyła zależność Turcji od NATO. Więc kraje NATO też będą mogli coś za coś, tak? No ten proces na pewno potrwa miesiące, lata. Będziemy przekonywać się rzeczywiście, jak on przebiega, spotykać się i komentować na bieżąco, bo tak jak mówię, te nasze spotkania sprzed dwóch miesięcy, dzisiejsze na pewno wiele wyjaśniły widzom TLT. I w ogóle wszystkim dziękuję bardzo za to spotkanie. Mamy kciuki, żeby jednak do tej eskalacji nie doszło. Mam nadzieję, że do tej eskalacji nie dojdzie i chyba nie dojdzie.
Dziękuję bardzo. Eskandarwi był gościem rozmów w TLT.